wam, myślałem, że będzie za sucho, ale trochę deszczu spadło i jakoś to idzie. Pługi się błyszczą, trochę się błyszczą, trochę się nie błyszczą, ale jest nieźle. Tak, nowe kółko. Tamto rdza zjadła. No i cóż, pługi ustawione w miarę, a przepraszam, pług. Widełki w razie czego, jakby trzeba było odgarnąć słomę. I na trójeczce atakuje. Bo takie piąteczki podorywkowe, to tam. Co to jest na taki sprzęt? Panie. Co to się porobiło? Jak w horrorze jakimś. Tu była pszenica, więc dopiero na wiosnę będzie to pole użytkowane, bo tu będzie pewnie jęczmień. Dlatego w pierwszej kolejności zajmuję się polem, na którym był jęczmień, bo teraz będzie na nim pszenica ozima, więc za ile? Miesiąc, może miesiąc i dwa tygodnie. Będzie tu orka zimowa i będziemy siać pszenicę. Country song. Z tego też względu zrobię tę podorywkę, bo zawsze pole takie będzie, no, lepsze. A dlaczego nie robię talerzówką? 30 lat robię pługami podorywkę. Ciężko się odzwyczaić. Ciężko przejść do innej technologii. Ciężko oderwać Jarka od pługa, żeby tak powiedzieć trochę prześmiewczo. Czego to się nie błyszczy? Halo, panie bocianie! A dam na dwójkę, bo w tą stronę jest lekko pod górkę. Zrobić poprzeczniaka nawet. Powiem wam, jak się zrobi wcześniej poprzeczniaka, to ma się wrażenie, że to wszystko szybciej ubywa. Jeszcze mamy czas. I kita od razu na trójce. Motolotnie. Może nade mną przelecą, to ich nagram. Kurde. Ale numer. Ale czad. Thank you.
Tego się nie spodziewałem. Próbuję chyba usiąść. Ja nie mogę usiadł. Aj, takie rzeczy tylko u Jarka Ogarka. Super sprawa, frajda niesamowita, chętnie bym się czymś takim przeleciał. Powiem wam, jakby takie coś stało, siadłbym mimo wszystko i próbował. Raz się żyje. Serdeczne pozdrowienia, chłopaki. Trzymajcie się tam w przestworzach. Ja lecę tym, co mam, dalej działać. Ale kurde, się obiegałem. Prawie wyprzedziłem motolotnię. O, stacyjka nie łączy. No, jakby tak być wysoko w chmurach i coś by nie łączyło. Zrobimy teraz poprzeczniaka, bo lepiej będzie go zrobić teraz niż potem, nie będzie się tak zapychać. Ładnie, tylko by się dwa przydały. Chyba następny odcinek będzie z bronami, bo póki ziemia nie wyschła, to trzeba to zabronować jak najszybciej. A brony mam nowe. Nowe, ale stare. Ho, ho. Ale co, ale 60 naprawdę udana. Trochę przez rok zrobiła, wiadomo, nie za dużo. Ale jakby była zła, to już by się rozleciała. Tam może mało powiedziałem, ale po prostu po kombajnie słoma ścięta warto ją przyorać. Bo w tej słomie są praktycznie najważniejsze rzeczy. Te, które się daje nawozy, nie nawozy. Cała ta biomasa. I to ma sporą wartość, jak to wróci i się przetrawi,
to jest taki nawóz. Ale ile mi tu jeszcze zostało? Ho, ho, ho. Większa połowa. Przypomniałem sobie, że wlałem tylko jedno wiaderko ropy. Muszę zerknąć, ile jej jest. Kurde, nie ma jak sprawdzić, bo nie ma elektrody. Muszę upaćkać widły. Wszystko bez problemu założę. Do nocy. A ogólnie jak jest? Fajnie? No to dobrze. Ale podnośnik opada. Trzeba się będzie tym zająć po wakacjach. Pojeżdżę trochę z bułką, więc trochę odpocznie. Przynajmniej tą stronę, co ma pod górę. O, słońce zaszło. To jest widok. To jest to. 60 na tle zachodzącego słońca. Drugi poprzeczniak poszedł. Chyba się z wami pożegnam, bo zaraz będzie ciemno. Także cóż, na dziś to by było na tyle. Mam nadzieję, że było w miarę jako tako. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!